Telewizja Skawina. Wigilia imienin Andrzeja jest tradycyjnie związana z huczną zabawą i przepowiadaniem przyszłości. Taki charakter miała zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie zabawa Andrzejkowa. W radosnej atmosferze, wśród tańców i przelewania wosku, celebrowano imieniny Sabiny i Andrzeja. Wróżby okazały się dla uczestników zabawy łaskawe. Zapowiadają w przyszłości szczęście, dostatek i podróże. W Środowiskowym Domu Samopomocy spotykają się na co dzień osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnictwo w zajęciach pozwala im rozwijać umiejętności społeczne i zawodowe przez zajęcia w pracowniach artystycznej, rękodzielniczej, komputerowo-poligraficznej i pracowni gospodarstwa domowego.